dzisiaj lecimy do Lake District na długi weekend. Na lejkach będzie nas dość spora grupa osób. Wynajęliśmy cały hostel, żeby mieć miejsce na zabawę i tworzenie super wspomnień. Andrzejek był jeszcze w sklepie, wziął nam jakieś tam jedzonko, czy jakieś piciu, czy coś. Hejka! Dziękuję. Dziękuję. I zostańcie z nami na tego vloga. No za chwilkę. Czy to tylko dwa dla mnie? Nie uwielbiam tych dla. Z czekoladą wziąłeś, prawda? Super. Jedziemy. Jest 5 godzinek jeszcze drogi. Andrzej, oszalałeś! Andrzej ma ochotę na kanapeczkę. To Madzia wyciąga kanapeczkę. Pyszne, ładne, no mam się jak zawsze robi. Smacznego! Tylko taką chcesz. A chcesz tą drugą? Masz? No to masz. Wymiana kanapeczek też sobie zjem. Nie pojechał na miejsce zamian, ale nie pojechał na wtedy jak... Tienes que entender. Zamiana drivera na profesjonalnego. Zapraszam! Zapraszam, zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę siadać, proszę się nie bać, proszę się rozgościć. Tak. Okej, jeszcze zostały 4 godzinki, ja pojadę z 2 może i potem jeszcze Andrzejek z 2 i powinniśmy być na miejscu. Jak Andrzejku? Jak się jechało? No, bardzo dobrze. A ty nie ma się czym przejmować. Mi już chyba starczy jeżdżenia, 3 godziny jechałam i przejechałam na początku przez 2 godziny przejechałam 50 mil. Andrzej się tu dobija, ciekawe co chce. Zrobiliśmy sobie przerwę, jakby nie było widać, na chwilkę. Dać odpocząć sobie, zamieniamy się miejscami. Też, no. Tak, ja sobie zapalę. Okay. I co dalej? A idę może po jakieś fryteczki. Ty idziesz po fryteczki, super. Andrzejek się przed chwilą przewrócił prawie, bo powiedział, że zapomniał jak się chodzi od tego siedzenia, a jedziemy już praktycznie 6 godzin, więc sporo. Chcieliśmy iść do Makusia, ale nie było, więc poszliśmy do Burger Kinga. Ja mam kolkę i fryteczki i lecimy dalej. Ja teraz na siedzeniu pasażera. Jedziemy i jedziemy i jedziemy i jedziemy. Zaczęło padać, ochłodziło się. Andrzejek prowadzi w okularach, żeby go nie raziło słonko. To po prostu nasza przyszłość jest taka jasna. Tak to wygląda. No taka pogoda, no kto by pomyślał, no? 6 stopni pokazuje, jak wyjeżdżaliśmy o 14,5. Ale już nie tak daleko, 36 minut pokazuje nawigacja, już widać górki, więc już jest gdzieś niedaleko. Dotarliśmy i jesteśmy, długo nam to zajęło, ale już jesteśmy. Zapraszamy na room tour! Jedne drzwi, drugie drzwi. Siema! Tutaj już sobie siedzą ludzie. Tutaj dziewczyny rozkładają jedzonko już do lodówek. Hej! Też coś zrobiłaś? Karpatka to jest, tak? Lala. W drugą stronę idziemy i tak, i tutaj są pokoje, dwójki i czwórki, tak,
Tak to wygląda. I są numerki na pokojach. Tutaj jeszcze jakaś ozdoba jest. Myślę, że jest całkiem schludnie i przyjemnie. Naprawdę. Super. Super miejsce. Myślę, że super ludzie. Wszystko super. Bardzo fajnie. Bardzo się cieszę. Podoba mi się. Coraz więcej ludzi się zbiera. Rozdzielamy pokoje. No. Się witają, a ja jem. Serniczek. Gdzie ta wódka do tego serniczka? A! Król złoty. A, czyli jednak. Siema, siema. Siema, Andrzej. Cześć. Siema. Jest kuchnia? Tak, tutaj pierwsze drzwi. Dobra. Bo drugie drzwi. Dobra, ja mówię, że tam musi być. Kto będzie nosił? To tu podjęcie drzwi, nie? Dla mnie szampana. Dla mnie szampana. A, jest. Tutaj Przemek jest odpowiedzialny za kominek. Od spodu ten. Ale weź się uchyl. Za ogień. Nie uchylam, bo mi się kopci. Chciałem, żeby wiesz, poszli zalogować. Nie mamy internetu, więc siedzimy. To teraz, to nie będę się też. Właśnie, o to chodzi, że nie. Tak. Jutro ci to znajdę. Oni nie znają zasad, ale grają. Nie znamy zasad. Nie znamy. Pytamy się dookoła, nie mamy internetu. Wymyślamy swoje. Nie. Ale bazują na istniejących zasadach. Wieża się rusza tak albo tak, pion się rusza tak albo... Pion się rusza tylko do przodu. Ale słychać wiatry jakieś, ja już idę sobie spać. Mamy już kolejny dzień, już tutaj wstali. Śniadanko jest. A na drugi dzień, to nie przyjechali. W takim dużym stole jest i Viola. Idę robić kawę. Tutaj robię kawunię. Jak się zrobiłam, dawaj. Nie tak wydawało, ale ja musiał go zjeść. Zbieramy się do wyjścia. Hej! Jake'u na spacer. Na parking jakiś, wiesz? Dobrze, to ja pojadę na jakiś parking. To... Nie wiem, Jake'u, pojedziemy na kolejnym samochodem, więc gdzieś dobrze pojedziemy. Kuba pokazuje, że można jechać tutaj tak. Z tyłu, prowadzić. Ja mam pobrane mapy. O, no. No i po prostu nie, no trzeba się za nimi, oni też widać, do jazdy. Tak, oni pojadą za nimi. Nie, jak on dynamicznie wyruszył. No i elegancko. I my też. Aż okura mi
nas. Albo tu gdzieś po prostu tak na dzika, trzy nagrań i... To wyjdziemy tak jak Ania z maszyny poszli. Byliśmy, gdzieś zajechaliśmy, ale tam było tyle ludzi, jest bank holiday, sobota i nie było gdzie zaparkować, więc wróciliśmy tutaj pod nasz hostel i gdzieś stąd pójdziemy na spacer. Nowe buciki! Nowe buciki! Jeszcze mają naklejeczkę, ale jestem podekscytowana, iż ją wypróbuję. Idziemy tutaj i plan jest taki, że tutaj pójdziemy granią. I hop! Co? Hej! Nic nie widzę, jak przez te okulary. Tutaj w Lejkach, no nie na tej górze, ale ogólnie zaczęła się nasza historia miłosna. Tak, na Helwelyn. Tak. Gdzie jest Helwelyn? Nie wiem, w którą stronę jest. Ale gdzieś tutaj, tak. Komedię tu ze mną. Nie łapiesz w najlepszych sytuacjach, ja to widzę. No. No. Złapał się zasięg, proszę. Tak, teraz zaktualizował wszystkie aplikacje, zsynchronizował wszystkie konta, nie mam danych. Uśmiechasz się ładnie? Tak. O, tak jest. Tutaj jest chyba fajnie. Kolory mnie chodzą na zdjęcia. Wiem. No, no, że sobie wybierzesz. Zawsze trochę radości, co? No i o ten, ja tam radosny kolor czarny, tradycyjnie. Bo z tym, jak ciemno mówi, to chyba nie będzie wody. Przy tej trzeciej roszadzie o 7. Ale według zasad to się zgadza. Nie ma zasady, która mówi, o ile pól ma być roszada zrobiona. No właśnie chyba jest. Zasada mówi, według moich tego co pamiętam. Jesteśmy na szczycie. To super, nie? Tak, nie obtarłem, że tylko dwa razy. Część grupy, część grupy gdzieś jakoś inaczej poszła. Sytuacja wygląda tak, że się rozdzieliliśmy przypadkowo. I zaraz będziemy się próbowali połączyć z rozłączoną grupą, która gdzieś tam jest. Tak zaczęło troszeczkę wiać, jakby chłodnie, już słoneczka nie widać. Nawet wydaje mi się, że ktoś powiedział, że około 3 godziny ma padać. Co jest bardzo możliwe.
from heaven's soul. Scared of missing my connection. I've been tumbling under the Wygląda to dość spektakularnie. Nie na to nie nabierzesz. Idziemy na Great Gable gdzieś tutaj. Great Gable? Oh my God. Już prawie, prawie. Prawie na szczycie, gdzieś tam, ale wiadomo, prawie robi wielką różnicę, ale idziemy, damy radę. Idziemy z tobą. Jesteśmy na szczycie, robimy grupowe zdjęcia. Cudowne widoki. No. Słońce tak jest niżej, no cudownie. Katka ma kanapkę, energię trzeba uzupełnić. Ja. Powoli kierujemy się w kierunku hostelu. Zostały nam z 2-3 km. Możliwe, że zdążymy przed zmierzchem. I odpoczniemy sobie, zjemy coś. Czeka nas kolejny sympatyczny wieczór. Dzisiaj pogramy w jakieś gry zapewne. I jutro wyruszamy na kolejny hike. Jest pięknie za nami. Są górka, słońce. Jest mega przyjemnie. Zdążymy przed zmierzchem? Oby. Oby. No w razie czego mamy czołówki. Tak, tak, już nie jest tak daleko, ale jest super. Byliśmy tam, tam byliśmy. Wróciliśmy, ja jestem wykończona, ale było super, warto było. Will you be riding back to the north? Would you be hoping with me? Will you be riding back to the north? Would you be hoping for now with me? Puga! Puga! Dzwoniła papuga, co? Po lekarza, tak? Od wierszu! Z pawaczami! Od wierszu! No, na hulajnodze! Hulajnodze, strusie! O, news torta! Torta news! No, na urodziny! Na urodziny! Dzisiaj idziemy sobie do miasteczka na spokojnie, taką mniejszą grupką. Część poszła w góry, a my właśnie wyszliśmy, zjedliśmy rano śniadanko i teraz lecimy. Jest ładna pogoda, więc super. Mam nadzieję, że tego nie przewrócę. Przed cudownie zrobiona
No pokazówka, no bo mamy tutaj sprzedaż kamienia, slate. Ja łupię właśnie w takie płyty. Tutaj już jesteśmy nieopodal jeziorka. W miasteczku, idziemy na fryteczki, może piweczko. Nie zacznę znowu. Tu są drzewka, a ja mam kurteczkę na sobie. Andrzejek się śmieje, że wszystko zdrabniam, jak mówię do kamery, ale to nie, że do kamery, tylko zawsze. Bo ja nawet mówię do niego Andrzejku, Andrzejku cały czas. Więc tak to wygląda. Tak. Ale sielanka tutaj jest, kurde. Kissing Gate. Chyba kiedyś Andrzejkowi powiedziałam, że to się nazywa Kissing Gate. I teraz zawsze jak tam przechodzimy razem, to musimy sobie tam dać buziaka. Fajny spacer dalej się toczy, jest mega przyjemnie, pogoda jest rewelacyjna. Byliśmy sobie w barze, usiedliśmy na chwilę po drodze. Teraz jest drugie jeziorko. Jest płaski teren, bardzo przyjemnie się idzie. Jest cudowna pogoda. Super ludzie. Wszystko jest super. Bardzo przyjemny dzień. Ale super. Przemek robi. Jak to się nazywa? To się jakoś nazywa, nie? Kaczki puszczają, tak. Zapało ci? Teraz wiesz co, my nie wychodzimy jakoś dobrze razem na zdjęciach. Tak w próbach. Ale tak, żebyście się pośmiali jak pani nie. Jaka woda lodowata jest jej. Już się zdeklarowałeś? Nie, ona ma jeden stopień, nie? A to chyba przyjemnie po takim hajku sobie wejść do takiej wody. Ja już mam skurcze, ale chodź, 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 szybko w takim razie. No i co, nie wywalić no? A co mam na zwywalić? Ale fajnie. Ja. O, właśnie. To byś trzeba wejść głębiej, bo nie widać, gdzie wchodzi. Nie to. No dobra. Ale zimna, ja pierdzielę. Spoko. Już mamy jedzonko, ja mam paja, ty masz Sunday roast. Tutaj jest wegetariańska opcja. I teraz będziemy sobie smacznego. Jeść. Smacznego! Smacznego! O, przyjechał. Jak widać smakowało wszystkim, pojedzone. Wszyscy wygłodnieli. Pojedliśmy, teraz idziemy sobie pieszo do domu. Mieliśmy jechać autobusem, ale okazało się, że autobus nie jedzie, bo tam... Dlaczego autobus nie jedzie? Zapomniałam. Wypadek. Jakiś wypadek czy coś. Coś się wydarzyło. Więc idziemy pieszo. I też jest fajnie. Słuchajcie, dzisiaj jest już poniedziałek. Jak wyjeżdżamy. I taka pogoda. Ktoś tutaj sobie jeszcze idzie na spacer w takiej pogodzie. A my już wracamy do... domku. Już jedziemy z powrotem. Ja jeszcze chłonęłam te widoki, ale już powoli się kończą na lejkach, na Lake District. Wczoraj już tak nie nagrywałam za bardzo. Po tym spacerze byliśmy troszeczkę wykończeni, prawda? Tą końcówkę mieliśmy pod górkę. I w sumie jak przyszliśmy, to już nie wiem. Już tak chyba odpoczywaliśmy, prawda? Opadliśmy. No a dzisiaj już jest poniedziałek i wracamy sobie. Było ogólnie super, naprawdę. I ludzie, i pogoda. Najlepsze jest to, że pogoda nam się niesamowicie udała, bo dzisiaj znowu pada. Jak przyjechaliśmy w piątek, też padało. A cała sobota i niedziela po prostu piękna pogoda, idealna na takie właśnie spacery. Więc wszystko było super. No ale co dobre, szybko się kończy, jak to mówią. No i jedziemy do domku, ale kolejne rzeczy dobre nas czekają oczywiście.
Pozdrawiam. Jesteśmy na stacji, bo trzeba dotankować. A ja idę zobaczyć, czy coś fajnego mają. Do jedzonka. Chcieliśmy coś zjeść na ciepło, ale niestety dopiero od 11. Na razie tylko zimne są bułeczki. No więc tutaj nie uda się nic zjeść, może na następnej stacji. Jejku, ale słodki. Proszę, Andrzejek zabrał nas na kolejną stację. Może tutaj coś się uda wszamać? Tutaj widzę o wiele większe szanse, ci powiem szczerze. Kawka. Chodź, chodź, bo pada i zimno. Andrzejek oczywiście kawunie. Kubek musi sobie podłożyć skarbie, bo ci nie ten. Yummy, yummy. A ty kiełbaskę i bacon, tak? 3 minuty do końca. Tutaj się tu załapali, no jajko i beansy, a my już nie dostaliśmy, więc wzięliśmy też kiełbaskę i boczek. W sumie sprzątnęli nam śniadanko sprzed nosa, ale zdążyliśmy jeszcze ogarnąć sobie troszeczkę bekonu i kiełbaskę. Następna stacja, udało nam się dorwać Subwaya, a Andrzejek jeszcze czeka na kawkę sobie. Jesteśmy w domku. No to jesteśmy w końcu. Po 8 godzinach. I pada. Dojechaliśmy. Dziękuję serdecznie za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.